Cześć, tu znowu Marcin Staroplano, czyli przekaz od waszych mózgów. Albo raczej od tego, co w ramach doświadczanej rzeczywistości konceptualizujecie sobie i postrzegacie jako wasze mózgi. Dziwny przekaz swoją drogą. Ale nie mnie to oceniać. Jakiż to rozkład zrobimy sobie tym razem? Zrobimy sobie rozkład o strukturze determinowanej strukturą obrazków na kartach. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. A jakie pytanie do kart? Najprostsze i być może najsensowniejsze z możliwych. Co dalej? Co teraz robić? Talia Marsylska, CBD. Cóż my tu mamy? Dziesiątkę kijów. A na obrazku widać dwa środkowe kije przedzierające się łeb w łeb, jak dwaj wierni towarzysze, przez barierę zbudowaną z ośmiu pozostałych. Czyli jakby na pytanie, co teraz robić, ta karta odpowiada nam przedrzeć się przez barierę, połączywszy coś z czymś. Tak to sobie zinterpretujmy. I teraz kolejne karty odpowiedzą nam na to, czym to są te dwie rzeczy przedzierające się przez barierę i czym jest ta bariera. Czym są te rzeczy? Te dwa kije środkowe? Jeden z nich to szóstka kijów. Szóstki rezonują z szóstymi trumfami pierwszej i drugiej dziesiątki trumfów, czyli z trumfem szóstym, kochankiem, i trumfem szesnastym, wieżą, la maison Dieu, które to trumfy mówią o indywidualności. W kochanku jest to indywidualność manifestująca się poprzez akt wyboru, w wieży to indywidualność manifestująca się poprzez zburzenie ograniczających swobodę ruchów hierarchicznych struktur i wydostanie się na wolność. W przypadku kijów, które mówią o działaniu, o tworzeniu, o pracy, jest to indywidualność manifestująca się jako sprawność w rzemiośle. To jest indywidualne piętno odciskane na rzeczywistości poprzez to, co robimy, co tworzymy. To jest duma czerpana z biegłości w rzemiośle. Duma czerpana z tego, co się tworzy. To jest ja jako rzemieślnik. Poczucie tożsamości budowane na tym, co się robi. Dobra. To jest jeden kij, a drugi z tych kijów. Ósemka mieczy. No, ósemki z kolei łączą się z ósmymi trumfami. Pierwszej i drugiej dziesiątki trumfów, które mówią o sprawdzeniu, o próbie. W trumfie ósmym sprawiedliwości jest ważone to, co wymaga zważenia, i odcinane to, co się nie nadaje. Trumf 18 z kolei, księżyc, mówi o wędrówce krętą ścieżką pośród nocy i gryzących wilków ku celowi skrytemu póki co za horyzontem. Wędrówce, którą są w stanie przejść tylko najwytrwalsi, najbardziej zdeterminowani, najodważniejsi. Miecze z kolei, no, zwykło się w tarocie interpretować jako mówiące o intelekcie, jako że intelekt, tak jak miecz, szatkuje niezdyferencjonowaną, asemantyczną jednię na poszczególne pojęcia, na poszczególne byty. Ósemka mieczy zatem byłby to sprawdzony na okoliczność wszystkich ewentualności plan.
To jest sprawdzona pod kątem wszystkich słabych punktów, wszystkich nadmiarowych, niepotrzebnych twierdzeń, teoria. To jest dobrze wyselekcjonowany zestaw wyobrażeń. To jest system intelektualny, dobrze sprawdzony, dobrze przemyślany, dobrze ułożony system intelektualny. Czyli już nam się coś wyłania z tego rozkładu. Oto, żeby przedrzeć się przez tę naszą tajemniczą barierę, musimy połączyć dumę z wykonywanego rzemiosła, dumę z tego, co tworzymy. Musimy połączyć tożsamość budowaną na biegłości w danym rzemiośle z dobrze przygotowanym planem. Z dobrze przygotowaną, sprawdzoną, przemyślaną teorią. Paradygmatem, który nie ma żadnych słabych punktów. No dobra, a czym jest ta bariera? Teraz. Dziesiątka denarów. Denary wśród kolorów tarota. Denar jest jedynym, którego wartość jest wyłącznie komunikacyjna. Mieczem, jakby tak czy owak, można coś odciąć. Kij tak czy owak rośnie, ewentualnie można z niego coś zrobić. To samo dotyczy kielicha. Pieniądz ma wartość tylko wtedy, kiedy się umówimy, że ma wartość. W związku z tym denary mówią o konsensualnej, wynegocjowanej rzeczywistości, o rzeczywistości komunikacyjnej, o rzeczywistości ról, pozycji społecznych, które zresztą jakby są mierzone pieniądze. Dziesiątki z kolei mówią o systemie kompleksowych współzależności. Dziesiąty trumf, koło fortuny, mówi o współzależnościach synchronicznych w społeczeństwie, w populacji, w ekosystemie. Trumf dwudziesty, czyli sąd, mówi o współzależnościach diachronicznych w czasie. O tym, jak przodkowie działają przez nas i jak my pobudzamy przodków do działania. No więc tak, jakby dziesiątka pentakli to jest kompleksowa sieć społecznych współzależności. Taki, gdzie każda pozycja jest uwarunkowana pozycjami innych uczestników. No, faktycznie, jest to poważna bariera. To jest taki system, gdzie faktycznie ciężko przeskoczyć na inną pozycję. Ciężko się przedrzeć. To jest taki system, gdzie w dużej mierze nasza rola jest uwarunkowana tym, gdzie się urodziliśmy, w jakiej rodzinie i tak dalej. I ciężko to ruszyć. No tak. Ale jakby wcześniejsze karty mówią nam, jak przynajmniej można spróbować przedrzeć się przez tę barierę. No właśnie. Połączmy dobrą teorię. Jak mówił Kant albo Lorenz, ten bąbot przypisuje się różnym myślicielom. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, tak? Połączmy dobrą teorię z jakąś taką wiarą w siebie, jakimś takim poczuciem indywidualności, jako twórcy, jako rzemieślnika. No i odważnie przedzierajmy się przez tę barierę. Może uda się
przejść na drugą stronę, tak jak te dwa kije. No, więc jak pytacie, co dalej, to chyba to.